Dzień dobry Państwu. Państwu Marek Siudaj, dziennikarz portalu w gospodarce.pl. Witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Dzisiaj moim gościem jest Konrad Pochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dzień dobry. Witam Państwa. Pojawiają się sygnały, że grozi nam wzrost cen mieszkań. Czy rzeczywiście tak jest? To prawda. Rzeczywiście niepokoi to bardzo branżę. Mamy to ryzyko, że ceny mieszkań zaczną rosnąć. I ten wzrost wynikać może z dwóch czynników. Po pierwsze, od wielu miesięcy obserwujemy szaleńcze wręcz ceny gruntów, które cały czas rosną i tych gruntów budowlanych brakuje w całym kraju. Z jednej strony to wynika z dobrego popytu, z drugiej strony z ograniczeń w handlu ziemią rolną, a można jeszcze do tego dodać ostatni ruch, czyli wstrzymanie sprzedaży przez Skarb Państwa i przez spółki Skarbu Państwa, więc tych terenów budowlanych jest mało. To już dzisiaj trochę widać w rosnących cenach. Mieszkań. Natomiast z drugiej strony, to co zaczęło się stosunkowo niedawno, ale już powoli zaczyna się przekładać w te projekty inwestycyjne, które będą oddawane do użytkowania za 2 lata, ale tak naprawdę w tej chwili Polacy głównie takie projekty kupują. Okazuje się, że cena wykonawców tak bardzo rośnie, brakuje pracowników na budowach, że to jest kolejny czynnik, który powoduje ryzyko wzrostu, wzrostu cen. Ten brak rąk do budowy to jest skutek tej zmiany otwarcia się Unii Europejskiej na Ukraińców? Częściowo. Z jednej strony dobra sytuacja na rynku pracy i oczywiście należy się z niej cieszyć u nas w Polsce, bo z jednej strony brakuje pracowników na budowach, ale z drugiej strony to, że ludzie mają pracę, powoduje, że mają za co kupować mieszkania i generują nowy popyt. Przez ostatnie lata właściwie już bardzo ładnie uzupełnialiśmy niedobór kadry właśnie na budowach pracownikami z Ukrainy, którzy dosyć dużym strumieniem płynęli do Polski i rzeczywiście udawało się to uzupełnić. W czerwcu uruchomiono, czy też otwarto granice Unii Europejskiej w ten sposób, że mieszkańcy Ukrainy, obywatele Ukrainy mogą podróżować bez wiz. Co prawda te podróże nie uprawniają do podjęcia pracy, ale wiadomo, że czasami się to zdarza i rzeczywiście mieliśmy sytuację, że po czerwcu na wielu naszych budowach pracownicy odchodzili po prostu, czy też nawet nie pojawiali się w poniedziałek na swojej zmianie. No, okazywało się, że wyjechali za zachodnią granicę, gdzie te stawki są jednak wyższe niż w Polsce, poszukując pracy. Jednocześnie rząd w tym samym czasie ułatwił trochę zatrudnianie Ukraińców, skrócił formalności, więc ta rzeka nowych pracowników z Ukrainy cały czas płynie i ona do tej pory uzupełniała nam dosyć ładnie tych pracowników, ale mamy problem z wykwalifikowanymi pracownikami. Dzisiaj trochę patrzymy na Białoruś i coraz więcej jest Białorusinów pracujących, którzy co ciekawe są drożsi niż pracownicy z Ukrainy, ale dają się poznać jako bardzo solidni pracownicy. Natomiast bez daleko idących ułatwień do zatrudniania Ukraińców, Białorusinów, a może jeszcze jakichś innych narodowości, które są w naszym kręgu kulturowym, najłatwiej byłoby tak naprawdę, to mamy ryzyko właśnie wzrostu cen wykonawców. Również w następnym roku ruszają inwestycje infrastrukturalne, czyli drogi, kolejnictwo. Tutaj będzie duże zapotrzebowanie wygenerowane, bo dzisiaj inwestycje w drogach, no przepraszam za kolokwializm, ale leżą, więc rzeczywiście ta produkcja budowlano-montażowa, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jest bardzo niska, więc ci pracownicy częściowo przekwalifikowali się i przeszli do branży właśnie mieszkaniowej, komercyjnej, po prostu do budowy budynków. W tej chwili ponownie zacznie się zapotrzebowanie na pracowników właśnie w infrastrukturze, no i wiadomo, że część z nich będzie odchodziła z branży mieszkaniowej czy branży biurowej, że tak powiem, patrząc na prace infrastrukturalne. Powiedział pan, że brakuje wyszkolonych pracowników, znaczy wykwalifikowanych pracowników. Czy nie jest przypadkiem tak, że branża deweloperska jest kolejną, która może powiedzieć, że reforma ta taka edukacyjna, która de facto zlikwidowała albo mocno ograniczyła te szkoły zawodowe, to nie była najmądrzejsza reforma? Trudno chyba tak powiedzieć, czy to jest wina reformy. Na pewno jest to wina braku elastyczności naszego systemu edukacji, bo takie same problemy, jak mamy my, wydawałoby się, gdzie szkolnictwo zawodowe powinno być rozwiązaniem, tak samo branża informatyczna ma ogromne problemy z pozyskaniem pracowników, gdzie szkolnictwo zawodowe niewiele by tak naprawdę pomogło, więc wydaje mi się, że ten główny problem leży w braku elastyczności oraz w braku bliższej współpracy uczelni czy też szkół z przedsiębiorcami. Dzisiaj cały czas jednak mamy to poczucie, że jeżeli firma pójdzie do jakiegoś uniwersytetu i powie, słuchajcie, zróbmy wspólnie program, zróbmy wspólnie studia, to pierwsza reakcja uniwersytetu jest taka, ojej, ale to tak prywatny biznes, czy to wszystko, aby na pewno prawidłowo, legalnie, niekorupcyjnie, czy my na pewno możemy?
My sami mamy takie doświadczenie, akurat pozytywne, ale realizowane już od wielu, wielu lat z uczelniami wyższymi, gdzie realizujemy podyplomowe studia właśnie deweloperskie. Natomiast to jest bardziej dla kadry zarządzającej. No, natomiast faktycznie dosyć trudno nam było rozpocząć ten projekt i przekonać uczelnię, że warto z rynkiem takim rzeczywiście, który zatrudnia później tych ludzi, wsiąść do wspólnego stolika i powiedzieć, czego my potrzebujemy. Wróćmy jeszcze do tych gruntów. Powiedział pan, że jednym z problemów jest to, że część ustawa o kształtowaniu stroju rolnego wyłączyła część gruntów z handlu, ale wyłączyła tylko część gruntów HAS, które nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego. To chyba raczej jest problem samorządów, że tyle lat, no mówimy tak naprawdę już chyba o trzech, to już jest trzecia dekada, kiedy one tworzą te plany. Ostatnia taka duża reforma miała miejsce w 2003 roku i rzeczywiście wygasiła stare plany. Mieliśmy uchwalać sobie nowe plany. Pokrycie w skali kraju planami to jest mniej niż 30%, a tempo przyrostu tych planów jest poniżej 1% rocznie, czyli jakbyśmy utrzymali to tempo, które, co ciekawe, spada w ostatnich latach, to już za 70 lat mielibyśmy pokryty cały kraj planami. Natomiast to nie jest problem braku woli samorządów. Samorządy naprawdę chciałyby uchwalić te plany zagospodarowania przestrzennego. Problemem jest to, że uchwalenie planu niestety powoduje ogromne koszty dla samorządu i to nie chodzi o koszty przygotowania rysunków, procedury i tak dalej. Chodzi o to, że jeżeli na czyjejś prywatnej działce jest przewidziana droga, szpital, przedszkole, czy jakaś inwestycja publiczna, to ta osoba nie będzie mogła już zbudować swojego domu, a może inwestycji, którą planowała, jakiejś większej, zakładu produkcyjnego, budynku, bloku mieszkalnego, czy naszego własnego domku letniskowego, nie będziemy mogli zbudować na tej działce, a sąsiedzi będą mogli, w związku z czym nam przysługuje odszkodowanie od gminy za to, że po naszej działce będzie biegła droga. No dobrze, ale jak sobie radzi to z tym problemem te 30%, które już mają te plany? To co, oni zbankrutowali? W wielu miejscach rzeczywiście te roszczenia, które wiszą nad gminami, czy też są zagrożeniem dla gmin, często przekraczają ich budżet i powodują, że rzeczywiście, gdyby doszło do zmasowanego żądania wykupienia tych wszystkich terenów, to faktycznie mielibyśmy problem, być może i z bankructwem niektórych gmin. Mm-hmm. No jeszcze wróćmy do tej trzeciej części, czyli to, że pan Skarb Państwa i spółki Skarbu Państwa wstrzymały sprzedaż, a tak naprawdę został stworzony Krajowy Zarząd Nieruchomości, na którym mają być budowane mieszkania pod wynajem. No to chyba jest chyba... Wystarczy do nich pójść i powiedzieć, słuchajcie, to ja chętnie zbuduję takie mieszkanie za wynajem, co prawda nie będę miał takiego zysku, jak budując na własnym, no ale będę jednak mimo wszystko zarabiał. Jeżeli chodzi o Krajowy Zasób Nieruchomości, to na dzisiaj tak naprawdę nic nie sprzedaje jeszcze, bo ta struktura dopiero się tworzy i prawdopodobnie pierwsze transakcje zobaczymy najwcześniej w kolejnym roku. I ten zasób nieruchomości będzie działał nie tylko poprzez sprzedaż tych nieruchomości, gdzie będzie trzeba budować mieszkania na wynajem. On również będzie mógł sprzedawać niektóre działki na takim wolnym rynku, po prostu w drodze przetargu, i te pieniądze przeznaczać na realizację właśnie swoich podstawowych celów, czyli budowę tych tańszych mieszkań na wynajem. Jeżeli chodzi o te mieszkania na wynajem, to rozumiemy potrzebę i absolutnie ją popieramy, bo powinniśmy zwiększyć udział mieszkań na wynajem w kraju. Tych mieszkań absolutnie brakuje, to pogarsza naszą elastyczność, jeżeli chodzi o przemieszczanie się za pracą, za szkołą itd., itd. Natomiast dzisiejsze warunki, które są proponowane prywatnym inwestorom, w naszej ocenie niestety są tak trudne do spełnienia, że prywatni inwestorzy po prostu szybciej przestaną inwestować w branżę deweloperską i po prostu zmienią swoją branżę na inną. Czy też dzisiaj już widzimy, że trochę firm zaczyna rozglądać się, polskich firm, zaczyna rozglądać się za rynkami zagranicznymi i w początku tego roku mieliśmy całą falę ogłoszeń, że kolejna firma kupuje działkę za granicą, bo właśnie widzi pogarszające się warunki inwestowania w Polsce i patrzy na zagraniczne rynki, więc niestety spodziewamy się, że inwestorzy nie będą w stanie spełnić tych warunków, bo z jednej strony oznacza to dla nich konieczność zamrożenia części pieniędzy na co najmniej 30 lat, bo taki jest okres dojścia do własności, gdyby najemca powiedział, że ja chcę wykupić to mieszkanie z dojściem do własności. Na żądanie najemcy inwestor nie może powiedzieć, te mieszkania nie są przeznaczone na dojście do własności, one są przeznaczone tylko na wynajem. Ustawa dzisiaj mówi, że musi się zgodzić. Czyli realnie taki inwestor musi założyć, że część budynku będzie spłacał przez 30 lat. Musi ten 30-letni kredyt skądś wziąć. Dzisiaj nie ma banków, nie ma instytucji, która dałaby pieniądze na 30 lat, więc to jest tak naprawdę prywatne ryzyko inwestora, a polskie firmy jeszcze są zbyt biedne,
żeby na 30 lat zamrozić poważne środki na takie, żeby było widać tych mieszkań na wynajem na rynku, bo ich po prostu na to nie stać, one nie mają tyle pieniędzy. Dzisiaj branża deweloperska cały czas, porównując do światowej, to są bardzo małe firmy, najczęściej o takim pochodzeniu budowlanym albo architektonicznym, które żyją z budowy, jeden budynek wybudujemy, sprzedamy, kupujemy kolejną działkę, wybudujemy, sprzedamy kolejną. Powoli rosną oczywiście te firmy, ale nadal w porównaniu do światowych gigantów to są naprawdę malutkie rodzinne firmy i one nie mają jeszcze takich zapasów kapitału. Czyli jakby największym problemem jest to kredytowanie, fakt, że nie ma tych, czy jeszcze jest coś dodatkowego? No, oczywiście też jest pytanie o same stawki, które będą zmienne w czasie, bo te stawki za wynajem będą zmieniały się co roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów. To u inwestorów prywatnych powoduje to ryzyko, że nie jesteśmy w stanie obliczyć, ile rzeczywiście będziemy w ciągu lat dostawali zwrotu, żeby policzyć, czy w ogóle to nam się opłaca. Bo dzisiaj pan może kupić prywatnie mieszkanie za, nie wiem, 300 tysięcy i przeznaczyć je na 30 lat na wynajem, ale pan będzie miał regulowany czynsz i nie wie pan w jakiej wysokości, więc nawet nie jest pan w stanie policzyć, czy w ciągu 30 lat odzyska pan włożony kapitał, a może pan straci. To rozumiem, że lepszym rozwiązaniem byłaby sytuacja, kiedy inwestor te 50% tak naprawdę mieszkań sprzedaje jakiejś instytucji, powiedzmy po cenie nawet produkcji, tak? Bo zarabia na tej pozostałej. No i ta instytucja, nie wiem, jakiś rejt czy jakiś fundusz zajmuje się tylko i wyłącznie wynajmem i nic więcej, tak? Jeżeli, po pierwsze, raczej powinno być tak i cały świat tak działa, że jeżeli inwestor, na przykład fundusz rejt czy fundusz inwestycyjny, kupuje mieszkanie na wynajem, on zawsze żąda całego budynku. Chce mieć 100% własności, między innymi po to, żeby po 20 latach dokonać generalnego remontu, to jest łatwiejsze zarządzanie budynkiem, to tak jakbyśmy mieli jeden pokój w mieszkaniu. Chcemy mieć całe mieszkanie, żeby nad nim panować. Tak samo cały świat działa, jeżeli chodzi o kupowanie mieszkań na wynajem. Więc po pierwsze, należałoby zmienić tą zasadę, że to raczej poszczególne budynki mogą być bądź na sprzedaż, bądź na wynajem. I oczywiście urealnić te stawki. My dokonaliśmy takiej próby policzenia, po ile tak naprawdę w Warszawie należałoby sprzedawać tą wolną część mieszkań. To jest 44% mieszkań, które można sprzedać, czy też 44% powierzchni bloku można sprzedać na wolnym rynku, że tak powiem, przy założeniu, że część to są sklepy na dole, część to są mieszkania. Ministerstwo wyliczyło, że te koszty nabycia nieruchomości w Warszawie mogą sięgać do 6900 zł z metra. Kiedy przeliczyliśmy te koszty oraz to, ile będziemy odzyskiwali przez te 30 lat, okazuje się, że tą wolną część należałoby sprzedawać po 13 tysięcy złotych. To jest kwota, która jest praktycznie do tak wysokie ceny są tylko i wyłącznie w najbardziej centralnych dzielnicach i świetnych punktach. Czyli... Przepraszam, może wy się po prostu przyzwyczailiście do tego, że zarabiacie te kilkadziesiąt procent na każdej inwestycji. Może to jest kwestia waszych przyzwyczajeń, przepraszam. Oczywiście my założyliśmy to przy tej 10-procentowej marży tylko na części mieszkań, które byśmy sprzedawali. I rzeczywiście tak wysokie koszty wyszły. Jeżeli chodzi o marże, te mityczne kilkudziesięcioprocentowe marże, to tutaj odsyłam do Narodowego Banku Polskiego, który bardzo dobrze analizuje firmy deweloperskie i pokazuje tak naprawdę, jakie marże są wypracowywane. I okazuje się, że zwrot z aktywów, czyli ile zostaje nam tak naprawdę z obracanych środków, okazuje się, że firmy deweloperskie mają znacznie poniżej 5%. ROA, to się nazywa, można spojrzeć, a marże deweloperskie na projektach są kilkunastoprocentowe. One w ostatnim czasie rzeczywiście wzrosły trochę, wcześniej to przez kilka lat się utrzymywało w okolicach 16%, w tej chwili poszły trochę w górę, ale nadal to jest kilkanaście procent. I pamiętajmy, że projekt deweloperski jest realizowany minimum 4 lata, czyli to jest 19% wypracowane przez 4 lata, czyli około 4,5% rocznie. To nie jest tak, że ta branża wypracowuje kilkadziesiąt procent marży, bo dzisiaj wszystkie firmy przestałyby handlować lekami, produkować energię czy inne rzeczy, tylko weszłyby w branżę deweloperską. Czyli właściwie potwierdza się opinia, że tak naprawdę potrzebna jest specjalna instytucja, która będzie się zajmowała tylko i wyłącznie budową mieszkań pod wynajem, jakby i tyle, tak? Bo... Ciężko powiedzieć, tak naprawdę nigdzie nie udało się zrealizować takiego projektu na świecie, gdzie specjalna instytucja w dużej ilości budowałaby te mieszkania. Oczywiście w jakim stopniu może zasypać tą dziurę, natomiast najefektywniejszym sposobem zwiększania ilości mieszkań na rynku, a przez to też spadku ich ceny, jest wolny rynek i wspomaganie, żeby rzeczywiście dużo produkować. Jeżeli tych mieszkań będzie dużo, one będą tanie,
To widać na dzisiejszym przykładzie. W 2017 roku prawdopodobnie branża deweloperska sprzeda dwa razy tyle, ile sprzedała w 2007 roku. A zobaczmy, co się działo w 2007. Te ceny były szaleńcze, bo branża nie była w stanie wybudować nowych mieszkań, które ludzie chcieli kupić. Więc te ceny rosły w bardzo szybkim tempie. Dzisiaj potencjał produkcyjny branży jest bardzo duży. Wzrosło zatrudnienie, wzrosły inwestycje na maszyny, nakłady, organizacje są coraz większe. Dzięki temu dzisiaj te 70 tysięcy mieszkań zostanie prawdopodobnie sprzedanych w tym roku. I deweloperzy tyle będą w stanie wyprodukować bez wzrostu cen, bo rzeczywiście jesteśmy w stanie budować nowe mieszkania. No ale oczywiście w kolejnych latach będziemy mieli coraz większy problem z brakiem ziemi. No cóż, chciałbym zauważyć, że ten wolny rynek doprowadzi do tego, że w większości przypadków te mieszkania Polaków niestety nie stać, w sensie takim, że wielu z nich po prostu nie jest w stanie kupić. Ale mieszkanie musimy kończyć. Moim gościem był Konrad Pochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja zapraszam Państwa na przegląd portalu w polityce.pl. Państwa gościem będą Dorota Łosiewicz i Marcin Fijołek. Do widzenia.